Zaczynamy kolejne pojedynki. Karol Dzieniszewski kontra Piotr Frechowicz. Tutaj organizatorzy starali się jednak dobrać te walki w ten sposób, żeby rzeczywiście było jak najwięcej niespodzianek i żeby zawodnicy o podobnym poziomie spotkali się od razu na dzień dobry. Także myślę, że tutaj nie ma co przesądzać, a turniej pokazał nam już kilka perełek i to od razu na wstępie. Także może być różnie, no ale jestem ciekaw, bo tak jak powiedziałem wcześniej, Piotra Frechowicza nie miałem jeszcze przyjemności oglądać w walce. Na pewno jest to olbrzymie przeoczenie z mojej strony, natomiast jeżeli chodzi o Dzikiego, to jest to olbrzymia praca wykonana również z Marianem Kłosowskim. Także na pewno podszlifował tutaj dźwignię na nogi. No było tutaj interesujące obserwować, jak Frechowicz trochę nerwowo próbował się wkręcić do wszystkiego, a Dziki po prostu wyczekał ten moment, pozwolił mu na wszystko i ze spokojem podszedł do tej pracy Piotra. No ale to teraz ten złapał tutaj rękę i jestem ciekaw, czy uda mu się z tego wyciągnąć omoplatę. No jest na razie taka... wszystko idzie w dobrym kierunku i przejście do trójkąta. Czyżby kolejna niespodzianka, bo trójkąt złapany bardzo mocno, no Dziki przespał niestety, to jeszcze wyciągnięta ręka. Koniec, ależ naprawdę, no Frechowicz, wspaniała wygrana, ale to na własne życzenie trochę Dziki, bo faktycznie pozwolił na wszystko tutaj. No w tym momencie, kiedy tamta ręka była złapana już pod pachę i chwycił się jeszcze Piotrek za swoje własne udo, to można powiedzieć kolokwialnie, bo już po herbacie. No ale mamy zaskoczenie kolejne, można powiedzieć.